Twórcy sami spoilerują własne historie, ale jak i po co to robią? Hej, ja nazywam się Jakub Lipowski i zapraszam na odcinek na temat foreshadowingu. Termin ten powinno się tłumaczyć jako zwiastowanie albo zapowiadanie. Nie znalazłem spopularyzowanego tłumaczenia w języku polskim, więc w materiale będę korzystał z angielskiego foreshadowingu. Jest to narzędzie narracyjne, w którym narrator daje z wyprzedzeniem wskazówkę na temat tego, co ma nastąpić w dalszej części opowieści. Pojawia się w trakcie trwania historii i pomaga rozwinąć lub obalić oczekiwania odbiorców co do nadchodzących wydarzeń. Dodatkowo nadmienię, że foreshadowing może stopniowo odkrywać fakty dotyczące świata lub tożsamości bohaterów, jeśli te są okryte tajemnicą. Jeżeli ktoś oglądał mój pierwszy materiał, to pewnie skojarzy foreshadowing ze strzelbą Czechowa. Czym się różnią? Foreshadowing jest terminem szerszym. Każda strzelba Czechowa jest foreshadowingiem, ale nie każdy foreshadowing jest strzelbą Czechowa. Ja osobiście dzielę go na trzy główne typy. Subtelny, ewidentny i niepełny. Ich znaczenie rozwinę później w materiale. Od razu ostrzegam, że istnieją różne szkoły klasyfikowania foreshadowingu. Nie jest to termin aż tak ustandaryzowany, aby przedstawiać jedyną słuszną prawdę. Jeżeli poszukacie materiałów na jego temat, to pewnie spotkacie się z podziałem na 2, 4 lub 5 typów. Subtelny foreshadowing jest ciężko zauważalny, a jego dostrzeżenie lub zrozumienie najczęściej staje się możliwe dopiero po poznaniu dalszej części historii. Może się składać z elementu otoczenia, oświetlenia, niezbyt wyeksponowanego detalu lub fragmentu wypowiedzi. Wykorzystuje się go do stworzenia symboliki, jako podstawę pod późniejsze wydarzenia, bądź zostawienia celowo ukrytej wiadomości dla spostrzegawczego odbiorcy. W 11 odcinku Little Witch Academia główna bohaterka doznaje wizji w wyniku rzucenia czaru. Na ekranie pojawiają się wtedy krótkie, pojedyncze obrazy, które ciężko dokładnie obejrzeć bez pauzowania. Pokazują zagrożenia z późniejszej części serialu, ale na tym etapie historii nie wiadomo, do czego się odnoszą. Dla przykładu, z lewej strony umieściłem obraz z wizji, a z prawej strony znajduje się klatka ze sceny w odcinku 13. Obie przedstawiają Vaharoę, ale odbiorca na etapie 11 odcinka nie ma szansy dowiedzieć się, że chodzi o nią. Jej motyw zostaje przedstawiony dopiero w odcinku 12. Jest to subtelny foreshadowing, bo odbiorca musi zapamiętać trwającą pół sekundy klatkę, żeby połączyć kropki. Jeżeli tego nie zrobi, to żeby go zobaczyć, musi wrócić do odcinka 11 już po dowiedzeniu się o istnieniu Vaharoły. Ewidentny foreshadowing wprost zdradza późniejsze wydarzenia lub wyraźnie wprowadza element, który zostanie użyty później. Pierwszą część definicji możemy odnieść do prologu Romeo i Julii. Szekspir zdradza w nim, że główni bohaterowie umrą, a to zakończy konflikt między ich rodami. Możemy o tym pomyśleć jako o memicznym. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Autorzy zdradzają późniejsze wydarzenia i cofają się do początku historii, bo to pomaga w ustanowieniu napięcia oraz zainteresowania odbiorcy, jak doszło do tej sytuacji. Drugą część definicji spełnia każda strzelba Czechowa. Dla przypomnienia stosuje się je po to, aby wywołać u odbiorcy przyjemne uczucie zaskoczenia. Widzowie uwielbiają, kiedy korzysta się z czegoś, co zostało użyte wcześniej. Typowe przykłady użycia strzelb podawałem w pierwszym materiale na tym kanale. Tu skupię się na ciekawym przypadku z The Flash autorstwa CW. W trzecim sezonie przeciwnikiem Barry'ego Allena zostaje niejaki Savitar, bóg szybkości. Jego prawdziwa tożsamość jest tajemnicą, ale ekipa Flasha stara się ją odkryć, aby zdołać go pokonać i uratować ukochaną Barry'ego. Sam Savitar określa się słowami: I am the future, because I am the future Flash. I am the future Flash. W scenie ujawnienia tożsamości Savitara to zdanie powraca. Savitar ukazuje się Barrym Allenem z przyszłości i mówi następujące słowa. Like I told you from the beginning, I am the future Flash. O co zatem chodzi? No, o to, że twórcy nie wiedzą, czym jest intonacja i interpunkcja. Dobra, na potrzeby materiału przymkniemy oko na nieścisłości. I'm the future Flash w przypadku mówionej kwestii jest grą słów. Może znaczyć zarówno jestem przyszłością Flash oraz jestem Flashem z przyszłości. Twórcy wprost zdradzają nam tożsamość Savitara 10 odcinków wcześniej, ale wmawiają nam, że wersja z jestem przyszłością Flash
jest tą prawdziwą. Pomijając dyskusyjne wykonanie, sam pomysł na foreshadowing jest świetny. Służą zarazem za czerwonego śledzia, jak i foreshadowing wprost zdradzający plot twist. Niepełny foreshadowing częściowo zdradza przyszłe wydarzenia. Może naprowadzić widza na pewne fakty i późniejsze zdarzenia, ale nie da mu pewności na ich temat. Jest niezwykle wygodny dla autorów, bo daje im elastyczność. Z jego użyciem unikają dziur fabularnych przez mgliste stawianie faktów. Dzięki temu mogą wprowadzać do historii poprawki na wypadek, gdyby trzeba było skorygować fabułę już po wypuszczeniu jej wcześniejszych części. Niepełny foreshadowing omówimy na bazie anime Attack on Titan. Korzysta ono z każdego typu foreshadowingu, ale ja skupię się na przykładzie niepełnego. Motywem przewodnim w serialu jest to, że ludzkość prawie wyginęła w wyniku pojawienia się tytanów, czyli olbrzymich, bezmyślnych kanibali. Ostatni żywi ludzie zgromadzili się na terenie ogrodzonym trzema wielkimi murami. W pierwszym odcinku Eren mówi, że chciałby dołączyć do zwiadowców, którzy zwiedzają świat poza murami. Jest to bardzo niebezpieczne zajęcie z racji na istnienie tytanów. Matka Erena jest wściekła, kiedy się o tym dowiaduje. Z kolei Grisha, ojciec Erena, obiecuje pokazać synowi piwnicę, której zawartość trzymał w sekrecie. Jednocześnie klucz do niej został bardzo wyraźnie pokazany. Niestety, plany bohaterów krzyżuje niespodziewane pojawienie się kolosalnego tytana, który wyłamuje zewnętrzną bramę miasta. W wyniku tego ataku ludzkość traci najbardziej zewnętrzny mur oraz mnóstwo ludności. W drugim odcinku pojawia się bardzo enigmatyczna sekwencja z udziałem Erena oraz jego ojca. Widać na niej, że Grisha podaje synowi jakiś zastrzyk, przekazuje mu klucz oraz każe odszukać ukrytą w piwnicy prawdę. Co możemy wywnioskować z tych skrawków informacji? Klucz jest wyraźną strzelbą Czechowa, zatem spełnia definicję ewidentnego foreshadowingu. Eren ma dotrzeć do piwnicy, a wejście do niej umożliwi mu klucz. To też sugeruje, że bohaterowie będą dążyć do dostania się do piwnicy Griszy. Natomiast pozostałe elementy są już niejasne i zostawiają miejsce do spekulacji. Do czego służył zastrzyk? Co dokładnie kryje się w piwnicy? Czyżby znajdowały się w niej informacje na temat świata zewnętrznego? Być może jest to coś, co pozwoli na pokonanie tytanów. Możliwości jest mnóstwo. Późniejsze wydarzenia nie dają zbyt wielu odpowiedzi, a na dodatek rodzą nowe pytania. Po 5 latach kolosalny tytan znowu się pojawia i wyłamuje bramę do drugiego muru. Tytani atakują kolejne miasto, a w trakcie jego obrony Eren zostaje pożarty przez tytana. Później pojawia się nowy tytan, który atakuje inne tytany, co do tej pory nigdy nie miało miejsca. Kiedy ten tytan umiera, z jego karku wydobywa się cały i zdrowy Eren. Trochę później przedstawione jest rozszerzone wspomnienie z chwili podania zastrzyku. Grisha mówi, że Eren będzie potrzebował tej mocy, aby dotrzeć do piwnicy, a opanuje ją dzięki ich wspomnieniom. Możemy zatem stwierdzić, że Grisha dał Erenowi moc zamiany w tytana już w drugim odcinku. No ale skąd ją wziął? Kim są oni, których wspomnienia mają pomóc Erenowi? Gdzie na 5 lat zniknął Grisha? Twórcy weszli tu w ciekawy cykl stawiania pytań i udzielania odpowiedzi. Zabili Erena w 5 odcinku, ale później mogli go wskrzesić i dać mu moc zamiany w tytana dzięki zastrzykowi z drugiego odcinka. Udzielili odpowiedzi na wcześniej postawione pytania, ale przy okazji zadali nowe. Jednocześnie uniknęli dziury fabularnej, bo bez sceny z podaniem zastrzyku powrót Erena nie miałby za wiele sensu. Temat konsekwencji braku foreshadowingu poruszę dokładniej w przyszłym odcinku na temat Deus Ex Machina. Attack on Titan korzysta też z niepełnego foreshadowingu, aby zostawiać wskazówki na temat świata. Oficjalnie ludzkość pokonana przez tytanów zgromadziła się tylko i wyłącznie w obrębach murów. Jednak w trakcie fabuły pojawia się sporo znaków, świadczących o tym, że to niekoniecznie musi być prawda. We wspomnieniu jednej z postaci pojawiają się żołnierze w mundurach podobnych do tych z wojny francusko-niemieckiej, i wyraźnie odstają od uniformów żołnierzy, których widzimy w murach. W innym momencie jedna z postaci komentuje, że produkcja i analiza płynu z zastrzyku z drugiego odcinka przekracza zdolności technologiczne ludzkości. W drugiej połowie trzeciego sezonu pojawia się nawet młynek do kawy, chociaż ta nie rośnie w obrębie murów. Armin stwierdza nawet, że w kubkach pozostawionych przez ich wrogów widać resztki czarnego napoju. Te wszystkie znaki sugerują, że poza murami żyją jacyś cywilizowani ludzie, ale nie pozwala to na dokładne ustalenie, kim są
i co dokładnie planują. Tego typu tajemnice sprzyjają zainteresowaniu odbiorców. W powieści czytelnik może przebolać gorsze fragmenty, bo interesuje go rozwikłanie tajemnicy. W przypadku cyklicznie wypuszczanych seriali społeczność ma podstawy do snucia różnych teorii. To prowadzi do wysypu materiałów na social mediach, a to przekłada się na wzrost popularności show. Skoro mamy już omówione trzy typy foreshadowingu, to wyjaśnię, dlaczego preferuję taki podział. Klasyfikacja na dwa rodzaje z Pro Writing Aid, czyli pośredni i bezpośredni, skupia się na technice dostarczania foreshadowingu. W przeciwieństwie do tego z materiału, ignoruje treść oraz jednoznaczność. Jednocześnie wyklucza strzelby Czechowa i czerwone śledzie z ram foreshadowingu. Podział na cztery rodzaje z Lead Charts i Tutors jest podziałem z materiału z dodatkiem czerwonego śledzia. Dlaczego pominąłem go w materiale? Bo odnosząc się do definicji, jest zmyłką, a nie wskazówką na temat przyszłych wydarzeń. Podział na 5 rodzajów, chociażby taki z Blogging Tips, potrafi być niespójny. Podany konkretny i prominentny znaczy praktycznie to samo. Oba te typy możemy odnieść do mojego ewidentnego foreshadowingu. Z kolei sugestywny i abstrakcyjny zaliczyłbym do subtelnego. Istnieją też podziały, które skupiają się na konkretnej formie foreshadowingu. Przykładowo, jako jeden z nich podają przepowiednie. To z kolei jest problematyczne, bo te mogą być niepełne, jak we Flashu, i ewidentne, jak w Królu Edypie. Teoretycznie przepowiednia może też okazać się czerwonym śledziem, o ile będzie całkowicie błędna. Z tych wszystkich względów myślę, że najlepszy jest podział na trzy typy. Łatwo go odnieść do innych klasyfikacji, a jednocześnie jest wystarczająco elastyczny. Gdyby ktoś chciał zapoznać się z dziełami posiadającymi bardzo liczny foreshadowing, to odsyłam do obejrzenia całego Attack on Titan. Polecam też sięgnąć po Full Metal Alchemist Brotherhood. Jeżeli ktoś nie lubi anime, to zapewniam, że naprawdę warto dać szansę stalowemu alchemikowi. Na dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję za uwagę, ja nazywam się Jakub Lipowski i życzę udanego dnia.